Oczywiście. Pani senator Sagatowska, proszę uprzejmie. Dziękuję, panie marszałku. Pani minister, powolna sprawiedliwość to brak sprawiedliwości. Jakże często w Polsce mamy coraz więcej takich przypadków, jak chociażby ostatnio rozstrzygnięcie w sprawie śmierci, zabójstwa generała Papały, wcześniej po 7 latach wypuszczenie mafiozów i tak dalej. I ja tu chciałam zapytać, bo pani i pani poprzednicy także nad tym jakby no użalali się, że mi resort sprawiedliwości i cały, mam na myśli prokuratury i sędziowie i tak dalej, właśnie dopuszczają do takiej przewlekłości postępowań, co taką nam złą laurkę w świecie niestety wystawia ten tryb. Czy pani, chciałam wiedzieć, jakie pani ma sukcesy, czy tak jakieś, no, w walce o to, żeby ta sprawiedliwość właśnie była szybka i sprawiedliwa oczywiście, bo o to chodzi. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, pani poprzednicy, w szczególności profesor Zoll tutaj, jeżeli też tu w Wysokiej Izbie sprawozdawał nam w sposób piękny też ze swojej działalności, podnosił postulat konieczności powołania, utworzenia resortu ministra do spraw rodziny, wiedząc, że przez rodzinę przebiega wszystko niejako, ja tak skrótowo powiem. I chciałam wiedzieć, czy pani także uważa, że powinniśmy w Polsce w narastających różnych problemach, od kołyski, że tak powiem, po dorosłość, i czy właśnie nie widziałaby pani też potrzeby takiej, i czy pani, jeżeli tak, to czy pani no, występuje gdzieś, czy wystąpi do premiera w sprawie właśnie takiej konieczności, bo pani w każdym prawie odpowiedzi na pytaniach, ale i w sprawozdaniu cały czas przebiega ta nuta ochrony rodziny, bo przecież w rodzinie dorastamy, rodzimy się i tak dalej, i trzeba tą rodzinę chronić ze wszech miar, szczególnie w tylu zagrożeniach, jakie są w świecie, i one coraz są gorsze i groźniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan senator Rulewski. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Moje dość częste kontakty i współpraca z rzecznikiem powinna mnie dyskryminować w zakresie zadawania pytań, ale ja przekroczę tą granicę dyskryminacji i zadam jednak 3 pytania. Po pierwsze, rozległość zadań zapisanych w ustawą, od tworzenia punktów terenowych, których jest mało, a które cieszą się zaufaniem i popularnością, żeby użyć tego słowa, aż poprzez inicjatywy, które zgłasza marszałek Sejmu, nie wiem, czy w ogóle zgłasza, po to, co robi też Senat, nakazują po wakat na stanowisku zastępcy rzecznika do spraw wojskowych. Każą mi zapytać, czy pani posiada dostateczne środki do realizacji tych zadań, a jeśli nie, to czy nie jest pani zbyt skromna? To po pierwsze. Po drugie, bezdomność. Wspomniała pani, ja nie byłem w tym momencie. Dla mnie to nie jest sprawa tylko osobista. Dziś bezdomność to niestety mordy. W moim województwie zabójstwa na bezdomnych lub między bezdomnymi, to są 3 przypadki w moim okręgu wyborczym, razy 50, to jest 150 można przyjąć, ale to są również choroby, to są katastrofy budowlane wynikające z podpaleń, niewłaściwego użytkowania przez bezdomnych. Czy jaka jest odpowiedź władz państwa na likwidację, moim zdaniem, tego zjawiska? W niektórych państwach, jak już tu porównujemy, jest zakaz bezdomności. I wreszcie trzecie pytanie, implementacja orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Europie. Jak wygląda i czy jakaś współpraca, czy jakaś jest nadzór nad tym ze strony Urzędu Rzecznika? Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan senator Matusiewicz, proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Pani rzecznik, są zamiary niektórych posłów powołanie nowego rzecznika, rzecznika przedsiębiorców, czy też rzecznika praw przedsiębiorców.
Chciałem zapytać, czy pani zdaniem jest taki rzecznik potrzebny, czy po prostu wystarczy zwiększyć etaty w pani biurze, żeby te prawa przedsiębiorców były realizowane. Chodzi mi między innymi o te 37 tysięcy interpretacji ministra finansów przepisów podatkowych. I drugie pytanie związane z pani informacją. W roku 2012 było 46 skarg kasacyjnych lub kasacji do Sądu Najwyższego, 19 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Chciałem zapytać, jaka była skuteczność tych wniosków i tych kasacji, w jakim procencie zostały uwzględnione i może w jakieś szczególnie ciekawe sprawy pani tutaj nam przybliżyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie senatorze. Proszę bardzo panie rzecznik. Już można. Dobrze, przepraszam, się to zamyśliłem. Chciałam podziękować pani senator Sagatowskiej za pytanie. Rzeczywiście przewlekłość jest w tej chwili naszą główną bolączką od lat. I moi poprzednicy właściwie to stawiali na pierwszym miejscu. W niektórych rzeczach się trochę poprawiło, więc ja tego nie stawiam na absolutnie pierwszym miejscu wśród bolączek. Interweniuję w konkretnych przypadkach. I ja mogę powiedzieć, że moją odpowiedzią na przewlekłość jest interwencja. Łącznie z konkretnymi interwencjami właśnie o charakterze kasacyjnym, o innym, jeżeli chodzi o bezczynność. Natomiast tak naprawdę, gdybyśmy chcieli dokonać zmiany, to ja przypominam, że w sprawach karnych ja mogę być dopiero czynna wtedy, kiedy już jest prawomocne orzeczenie. Natomiast w innych sprawach interwencja jest możliwa wcześniej. Ewentualnie rozpatrzenie przystąpienia do sprawy. I chciałabym na marginesie, czy nie na marginesie, tylko w związku z pytaniem pani senator Sagatowskiej zwrócić się do pana marszałka. Czy nie w celu przeciwdziałania przewlekłości, czy przeciwdziałania przypadkom pokrzywdzenia, nie spróbować zrobić znowu takiego roboczego spotkania czy szkolenia dla pracowników biur senatorskich? Jesteśmy gotowi to zrobić. Pracownicy biur senatorskich przecież też przyjmują bardzo wiele skarg tego typu. Nasi dyrektorzy są gotowi spotkać się i na takim jednodniowym posiedzeniu wyposażyć w szereg materiałów i w wiedzę, jak sobie z takimi przypadkami przewlekłości w wymiarze sprawiedliwości radzić. Oczywiście całkowicie nieodpłatnie z naszej strony, natomiast wymagałoby to zgody albo inicjatywy pani senator czy któregoś z senatorów do marszałka senatu i ja się wtedy bardzo chętnie na to zgodzę. Myślę, że to byłoby. Jeżeli chodzi o resort do spraw rodziny, rzeczywiście w sprawach rodziny bardzo często interweniujemy i mamy też sukcesy. Ja się bardzo osobiście ucieszyłam z sukcesu, jakim było wyjaśnienie na skutek naszego pytania prawnego sprzeczności w orzecznictwie. Chodziło mianowicie o sytuację, w której w niektórych gminach na drugie, trzecie i czwarte dziecko w przedszkolu była ulga. I niektóre regionalne izby obrachunkowe podważały i niektóre sądy administracyjne podważały takie regulacje i nie pozwalały samorządom dawać ulg na kolejne dzieci. Dzięki naszej inicjatywie Sąd Najwyższy się wypowiedział i uznano, że taką ulgę na dzieci można dawać. To jest tylko jeden z wielu przykładów. Natomiast rzecznik jest ponadpolityczny, nie może się wypowiadać w sprawach ściśle politycznych, które są w domenie każdego rządu, więc zgodnie z ustawą o działach to jest prerogatywa Prezesa Rady Ministrów i Parlamentu. Są kraje, w których są resorty do spraw rodziny. Ja na pewno nie jestem temu przeciwna, ale ja nie mam uprawnień, nie wolno mi jakby. Tutaj konstytucja i ustawa stawia taką ścianę, w której nie mogę w tej sprawie się zwrócić.
Natomiast mogę się zwracać w konkretnych sprawach i chętnie też taką wiązkę różnych spraw, w których w sprawach rodziny się zwracamy, bo może to z kolei dla pani senator, bo pani senator może wystąpić w takiej sprawie. Więc my możemy pokazać, w ilu przypadkach lepsza koordynacja organów państwa w zakresie spraw rodziny byłaby właściwa. To możemy, ale już nie krok dalej. Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Rulewskiego, skoro mnie ośmielił, żebym taka skromna nie była, to ponieważ jutro mamy zebranie z panią dyrektor generalną w sprawie budżetu, to już od razu sobie to wezmę do serca i rzeczywiście wrócimy do tej sprawy. Ja może krótko przypomnę, że na życzenie Komisji Obrony i na życzenie wielu posłów i senatorów chciałabym zrealizować to, co było przewidziane w Konstytucji. Nic nowego. Był tam przewidziany zastępca rzecznika do spraw żołnierzy i funkcjonariuszy. Znowu zamiast nowego jakiegoś ekstra rzecznika. W sytuacji, kiedy armia jest zawodowa, następuje takie zjawisko zamykania się pewnych środowisk. Ja mam bardzo mało skarg. Dlaczego mam mało skarg? Bo żołnierze i funkcjonariusze się nie skarżą. Natomiast jeżeli my jedziemy do jednostki i rozmawiamy z nimi, i to jeszcze bez Towarzystwa Oficerów albo bez Towarzystwa Wyższych Dowódców, to się nagle okazuje, że jest wiele skarg. Jeżeli chcemy, ja tak jak w przypadku KMP mogłabym wprowadzić regularne wizytacje garnizonów, bo w tej chwili to jest w bardzo okrojonej formie, zupełnie incydentalnie. Zajmuje się tym pan Stanisław Trociuk i pan dyrektor Nawacki tutaj obecny, jego zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ale to jest niezwykle mała ilość osób. To jest również związane z kwestiami samobójstw wśród funkcjonariuszy i żołnierzy i oficerów. Jeżeli nie chcemy tym samobójstwom przeciwdziałać, albo jeżeli chcemy przeciwdziałać nowym niebezpieczeństwom, zdarzają się już takie sytuacje, kiedy właściwie zatrudniony, osadzony w zakładzie karnym zarabia tyle samo, ile jego strażnik. Strażnicy zarabiają tak mało, że mogą, że dla mnie jest to powód, żeby się nad tym szczególnie pochylić, bo jeżeli wpadną w pułapkę zadłużenia, nie otrzymają odpowiedniej pomocy prawnej, mogą się stać obiektem szantażu ze strony środowisk przestępczych. A więc ja bym chciała, że gdyby taki zastępca był, wtedy to mała jednostka, stałe wizytacje, i to byłby wniosek wielu funkcjonariuszy więziennych i policjantów, w ogóle służb mundurowych, bo twierdzą oni, że wiele problemów, konfliktów w zakładach karnych często bierze się z ogromnej frustracji właśnie osób sprawujących dozór. I gdybyśmy to potrafili wyłapać odpowiednio wcześnie, to również prawa człowieka osób osadzonych byłyby lepiej bez żadnych wielkich rzeczy stosowane. No i sytuacja, w której ja nie mam w dalszym ciągu. Mamy 3 biura terenowe. Gdańsk, które utworzyli moi poprzednicy, Gdańsk, Wrocław, Katowice. Natomiast w żadnym województwie wschodnim nie ma biur. I nie mam na to środków budżetowych. Uważam, że to jest dyskryminacja Polski Wschodniej, że to jest niewłaściwe traktowanie. Ja to nadrabiam tym punktem w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ale do Rzeszowa to w ogóle mogę tylko raz na rok pojechać. W Krakowie mamy tylko jedną osobę grzecznościową raz w miesiącu w Urzędzie Wojewódzkim do zbierania skarg. Nie ma powodu, żeby Polska Wschodnia była tak traktowana. A więc te moje 2 postulaty, najwyżej 5-7 osób, już będę szczęśliwa, jak dostanę 7 osób do biura, do kontroli zakładów karnych, żeby zakłady psychiatryczne objąć i domy pomocy społecznej. Kwestia tego zastępcy do spraw wojskowych nie wymyślam, jest w Konstytucji, nie jest zrealizowany od 25 lat, mógłby być prezent na 25-lecie rzecznika. No i trzecia rzecz,
przynajmniej środki na ten ośrodek, ale to nie w tym roku nawet. Jak się sytuacja gospodarcza poprawi, to jestem skłonna na przykład z tym do przyszłego roku też poczekać. I to od razu płynnie łączy się z tym, o czym mówi pan senator Matusiewicz. Proszę państwa, dzięki temu, że mamy różne zespoły, to możemy udzielać pomocy przedsiębiorcom w sprawach konstytucyjnych, karnych, cywilnych, administracyjnych. I w każdej z tych spraw możemy się zająć mocniej. Ja powiedziałam tak, jeżeli tam w tym projekcie ustawy o Rzeczniku Przedsiębiorcy dajcie mi państwo 1/10, dajcie mi 10% tych środków na ekspertyzy i przede wszystkim na rzeczoznawców. Bo my zdołaliśmy wiele wywalczyć. Na przykład ten gumowy przepis, który pozwalał umieszczać w zakładach karnych wielu przedsiębiorców, czyli działanie na szkodę spółki. On z wniosku naszego został uchylony. Dla wielu przedsiębiorców już za późno, jak dla pana Bolka z Katowic. Ale to jego sprawa, jego tragedia się stała podstawą do działań. Natomiast ja nie mam, wiadomo ile kosztuje ekspertyza, bo ja tu nie chcę dodatkowych etatów. Tu by mi się przydało, żebym ja mogła skomplikowaną ekspertyzę w jakiejś sprawie przedsiębiorcy, jak te, które są potem przedmiotem filmów, że jeżeli ja tam potrzebuję dodatkowych opinii, żeby przekonać sąd, to żebym ja mogła te opinie uzyskiwać. No bo oczywiście na świecie tendencja jest odwrotna. Francja miała 4 rzeczników, zrobiła 1. Węgry miały 3, zrobiły 1. I kolejno wszystkie różne kraje zmieniają, zmniejszają ilość rzeczników, bo wtedy rzecznik jest silniejszy. U nas konstytucyjnie jest 2 rzeczników. Natomiast ja mam tylko prośbę, nawet jak państwo coś utworzycie, to przynajmniej nie nazywajcie tego rzecznik. Bo sytuacja, w której ludzie do mnie piszą i skarżą się, że nie dostali odpowiedzi, a okazuje się, że pisali do powiatowego rzecznika ochrony praw konsumenta albo do rzecznika praw pacjenta, który w istocie jest pełnomocnikiem rządu do spraw pacjentów, a nie rzecznikiem. To sprawia mi dużo trudności, bo ja się potem tłumaczę za cudze grzech. Jeżeli chodzi o, w dalszym ciągu, dziękując za pytanie pana senatora Matusiewicza, jestem bardzo zadowolona, że mamy sukcesy w kasacjach, że praktycznie 90% spraw jest przez nas wygrywanych, ale to jest 46 kasacji, a wniosków mam prawie 500 co miesiąc. To jest pewna luka, którą przedkładam Wysokiej Izbie, bo problem polega na tym, że podejrzewam, że są nieuczciwi adwokaci, bo jest oczywiście wielu uczciwych i wspaniałych, ale są ludzie, którzy ludziom robią nadzieję, kasują od nich po 5000 zł i zapewniają, że rzecznik na pewno złoży kasację w tej sprawie. I ja mam takich delikwentów, którzy 10 zupełnie nieuzasadnionych, fatalnie zrobionych wniosków mi złożyli, czyli żyją z tego. Żyją z tego, że oszukują ludzi. I z samorządem adwokackim i z samorządem radcowskim próbuję rozmawiać o tym, i samorząd radcowski jest znacznie bardziej spolegliwy, żeby być może wyodrębnić część radców czy adwokatów, którzy... Witam serdecznie. Którzy mogliby składać kasacje. Coś tu musimy zrobić, bo wiele osób jest... No było tak przed wojną, ja o tym mówię. Powoli zbliżamy się, również sędziowie zaczynają mówić o tym, że poziom kasacji jest często tak fatalny, że oni by chcieli, żeby to był pewien przywilej, albo żeby można po iluś tam 10 nieudanych kasacjach traciłoby się na pewien czas prawo do składania kasacji. No coś musimy wymyślić. Po raz pierwszy zaczęłam składać kasacje na niekorzyść obywatela. To był przypadek wypadku drogowego, w którym właściciel zakładu diagnostycznego został uniewinniony we wszystkich instancjach, a krótko po wyjeździe z jego warsztatu samochód został
z rodziną został zmasakrowany przez ciężarówkę, która w jego zakładzie była poddana diagnostyce. I Sąd Najwyższy nam tą kasację na niekorzyść uwzględnił. Właściciel tego zakładu, który robił fikcyjną diagnostykę pojazdów, został skazany. I miałam satysfakcję, że Sąd Najwyższy nam podziękował, mówiąc, że zupełnie nie rozumie, jak się ten człowiek przemknął przez wszystkie instancje. To było trochę sporne prawnie, bo ja składałam kasację na niekorzyść, ale ja ją składałam w imieniu tych 5 osób, które zginęły i już żadnej kasacji nie złożę. A skargę miałam ze strony rodzin, dziadków tamtych osób, które zginęły. Statystykę chętnie przedłożę i może zacytuję, żeby nie popełnić błędu. Ponieważ te 46 kasacji, które muszę dopiero Państwu to przedłożyć. Rozumiem, że chodziłoby o stosunek do w przypadku kasacji i w przypadku naszych 19 wniosków do Trybunału. Już to zrobię. Zwykle człowiek ma nie w tym miejscu, w którym. Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Mieliśmy 19, 12 jest w toku, uwzględnione w 2012 mieliśmy 3, oddalony 1, 3 umorzone, natomiast aż 24 czekają na rozpatrzenie. Także mamy tutaj w tej chwili taką sytuację. Natomiast w przypadku kasacji to jest około 46 kasacji i około 90% jest uwzględnione. To chyba wszystko, panie marszałku. Dziękuję bardzo.